wystawa będzie się w hali targowej Galerii Mieszczańskiej. Będzie trwała do 30 maja. Dziękuję bardzo. Witam Państwa na czwartym już wernisażu organizowanym przez Galerię Mieszczańską. Tym razem prezentujemy Państwu pracę pana Jacka Zająca, katowickiego artysty, którego twórczość charakteryzuje się bogatą grą świateł, co możecie zauważyć, zaczerpniętą z impresjonizmu, nastrojem tajemniczości, melancholii, który nasuwa skojarzenia z dziełami polskich symbolistów, a także wyraźnym duktem pędzla, co potęguje dynamikę płócien. Zanim jednak przejdziemy do kontemplacji obrazu, chciałabym zaprosić panią Anetę Krejczy, dyrektor Galerii Mieszczańskiej, aby powiedziała kilka słów o idei tego miejsca. Serdecznie witam i dziękuję, że Państwo przybyli, mimo że pora jest taka niesprzyjająca z powodu pogody i licznych imprez. Postanowiliśmy jednak zorganizować dalej wernisaże comiesięczne po to, aby odbywały się tu kolejne wystawy, ponieważ od niedawna na co dzień są tutaj praktykanci i udostępniają możliwość obejrzenia prac. Ta sala wystawowa tutaj jest takim odgałęzieniem Galerii Mieszczańskiej jako galeryjki sklepiku, który znajduje się tam troszeczkę dalej w tylnej części hali targowej. Galeria Mieszczańska została założona przez Fundację Instytut Północny. Naszym celem jest stworzenie takiego miejsca, splotu, zresztą idea splotu wrocławianom nie jest obca, już od kilku lat na Szewskiej odbywają się imprezy zwane splotami, gdzie wiele inicjatyw razem się spotyka osób. I tutaj także spotyka się wielu głównie dolnośląskich, wrocławskich artystów. Kilkadziesiąt osób z nami współpracuje. Oprócz prac malarskich, graficznych oferujemy rękodzieło, różnego rodzaju upominki, pudełka, rzeczy robione z filcu, biżuterię ręcznie robioną. Część rzeczy robiona jest z materiałów recyklingowych, więc też jest nam bliska idea takiego zrównoważonego rozwoju, zrównoważonego dbania o naszą planetę. Regularnie organizujemy wernisaże, ale też różnego rodzaju warsztaty, koncerty. Zapraszam do śledzenia na naszej stronie i naszego profilu na Facebooku. Zapraszam pana Jacka Zająca, który przybył do nas aż z Katowic. Dzień dobry, chciałem przywitać serdecznie. No, coś mogę powiedzieć. Zacząłem malować w wieku 13 lat, teraz mam już prawie 30. Zacząłem od inspiracji modą polską, pod względem bardziej warsztatowym niż konceptualnym wczesnych malarzy. Aktualną inspiracją tak naprawdę jest teraz Jackson Pollock. Malarstwo bardzo abstrakcyjne. Oczywiście to, co tutaj Państwo widzą, to nie jest jeszcze to, jeszcze nie jest ten etap opowiadania. Aczkolwiek dążę do takiej czystości przekazu Jackson. Także, no cóż, zapraszam do oglądania. Dziękuję jeszcze wszystkim organizatorom. Zapraszamy również do konsumpcji tego oto napoju artystów. I
do oglądania dzieł. Jeżeli będą jakieś zainteresowane osoby, to również mówię, pan Jacek może opowiedzieć coś o każdym spółcie, jaka była jego geneza powstania, idea i tak dalej. Także jeżeli są zainteresowani, wystarczy podejść, zapytać. Na razie zapraszamy do oglądania. Później po nacieszeniu oczu i ducha zapraszamy też pan do tego mojego sklepiku, żeby zobaczyć to miejsce. Nie tylko dzisiaj, ale w ogóle zapraszamy do rozmów i odwiedzin. I wystawę można oglądać do 31 maja, także możecie powiedzieć znajomym, rodzinie, że mogą tutaj sobie przyjść każdego dnia. Bo w jakich godzinach jest czynna tej sala wystawowa? Od godziny 12 do godziny 15, od poniedziałku do piątku, czasem dłużej. Dolnośląskie targi organizacji pozarządowych i jako Instytut Studiów Azjatyckich, czyli jedna z fundacji, którą prowadzimy, po prostu będzie tam nasze stoisko wystawiennicze, będzie można usłyszeć co nieco o Indiach, o Chinach, także również zapraszamy.